Drodzy Państwo, kochani, widzę naprawdę niesamowitą energię. Ta energia nam jest potrzebna i będzie nam bardzo potrzebna w tych najbliższych miesiącach i latach. Także bardzo się cieszę, że się spotykamy. Wielokrotnie, jak rozmawiam na ulicach naszych miast i miasteczek z Polkami i Polakami, zastanawiam się, jakie cechy naszego charakteru nas determinują. Na pewno to jest temperament, na pewno to jest determinacja i na pewno to jest coś, co nas wszystkich łączy, a mianowicie brak cierpliwości. To jest oczywiście problem dla polityków, brak cierpliwości, dlatego że wszyscy chcą, żeby wszystko działo się szybciej, żeby działo się w sposób bardziej efektywny. To jest całkowicie naturalne. Ale to oczywiście na nas nakłada wielki obowiązek i wielkie obciążenie. Ale ja sobie zawsze myślę, że jeżeli ktoś kogoś dopinguje do jeszcze cięższej pracy, to znaczy, że w niego wierzy. I to jest chyba ta nauka, która dla nas jest najważniejsza. Że oczywiście musimy pracować jeszcze ciężej, musimy się skupiać na tym, żeby realizować wszystkie swoje obietnice, ale to, że ta niecierpliwość dominuje, powinno nas po prostu dopingować. Dopingować w sposób pozytywny. Wielokrotnie zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób udało się wygrać wybory, w jaki sposób udało się odebrać władzę z rąk populistów. Ja to pytanie słyszę wszędzie. Słyszę je w całej Polsce, ale gdziekolwiek jestem za granicą, albo jeżeli ktokolwiek do nas tutaj, do Warszawy przyjeżdża, a coraz więcej mamy gości, to oni nas pytają, jak to się właściwie stało? Jakim cudem byliście w stanie wygrać wybory w momencie, kiedy gra była tak bardzo nierówna? I tak naprawdę odpowiedzią na to jest właśnie ta kwestia, którą dzisiaj tutaj poruszamy, a mianowicie bezpieczeństwo i wolność. A mianowicie to, co nas definiuje i to, co dla nas jest najważniejsze, próba odbudowania wspólnoty, próba odbudowania zaufania w tych sprawach, które są dla nas absolutnie fundamentalne. Jeżeli mówimy o kwestii wolności, jeżeli mówimy o kwestii bezpieczeństwa, to jest zadanie dla nas najważniejsze, dlatego że często mówi się o demokracji w sposób abstrakcyjny. My byliśmy w stanie dzięki społeczeństwu obywatelskiemu mówić o tym w sposób konkretny. Co oznacza tak naprawdę demokrację? Że nasze wolności w momencie, kiedy populiści przejęli władzę, te najbardziej podstawowe, że te wolności są zagrożone. Wolności do informacji, prawa kobiet, wolność do dobrej edukacji. Ale z tym oczywiście wiąże się też kwestia bezpieczeństwa, dlatego że bezpieczeństwo opiera się na wzajemnym zaufaniu i na poczuciu tego, że coś nas łączy. Jedną z tajemnic naszego sukcesu było to, że lata temu byliśmy na tyle mądrzy jako państwo, żeby przekazywać władzę jak najbliżej obywateli, żeby wzmacniać demokrację lokalną. I to nas przez te ostatnie lata broniło, dlatego że demokracja lokalna przede wszystkim, drodzy państwo, uczy pokory. Dlatego że na co dzień chodzimy po ulicach naszych miast, miasteczek, polskiej wsi i słuchamy tych wszystkich, którzy nas wybrali do tego, żeby rządzić. To uczy pokory, to uczy również odpowiadania na te najbardziej istotne problemy, które mają Polki i Polacy. Ale również to uczy nas myślenia w charakterze wspólnotowym. Co możemy zrobić dla ludzi, którzy mieszkają u nas w mieście, u nas w miasteczku czy na polskiej wsi, niezależnie od tego, na kogo głosują. I to są wyzwania dla nas najbardziej istotne. Myśmy przez te ostatnie lata nie mogli oddychać spokojnie, dlatego że PiS próbował zniszczyć politykę lokalną. Mimo że to właśnie samorząd wspierał wszystkie organizacje pozarządowe, niezależną kulturę, stał również bardzo często na straży naszych najbardziej podstawowych praw, dbał o to, żeby edukacja mogła się rozwijać. I dzisiaj na szczęście wreszcie będziemy mieli system wsparcia samorządów i finansowania samorządów, który zadba o to, żeby te pieniądze, które zostały wypracowane w danej gminie, żeby one tam zostały. Żeby uniezależnić te fundusze, które są dla nas tak ważne, bo to są fundusze wszystkich państwa, od decyzji rządowych.
żeby to nie była część podatku, tylko część dochodu wypracowanego w danym miejscu. Dzisiaj słyszymy, że pan prezydent mówi, że chciałby zawetować tego typu rozwiązania. A przecież w tych rozwiązaniach są również mechanizmy solidarnościowe, bo my chcemy się dzielić swoim sukcesem z tymi, którzy może są w gorszej sytuacji. Widać, że pan prezydent woli tego typu system, w którym po prostu politycy decydują według własnego widzimisię, kogo wesprą, bo być może na nich zagłosuje, a nie system, który jest absolutnie przejrzysty. Ale demokracja lokalna, drodzy państwo, to coś więcej. Mam taką dla wszystkich radę, zawsze to mówię wszystkim swoim współpracownikom. Jeżeli chcecie wsłuchać się w głos jakichkolwiek swoich recenzentów, nie słuchajcie, nie szukajcie ich tam wśród tych, którzy dla was pracują. Szukajcie recenzji wśród tych, dla których wy pracujecie. Jeżeli mówimy o kwestii bezpieczeństwa, bo to jest kwestia absolutnie fundamentalna i podstawowa, bo dzisiaj, kiedy ja rozmawiam z naszymi przyjaciółmi, kiedy rozmawiam na ulicach właściwie każdego miasta, miasteczka, gdziekolwiek jestem, to wszyscy mówią o bezpieczeństwie. To jest sprawa absolutnie fundamentalna. I to jest też okazja do tego, żeby odbudować to podstawowe porozumienie, tę wspólnotę i to zaufanie, które jest tak fundamentalne do tego, żebyśmy mogli iść do przodu, żebyśmy mogli patrzeć z pewnością w przyszłość. Bo to, co zrobił PiS, to właśnie zniszczenie podstawowego zaufania, podstawowego poczucia wspólnoty. I tu nie chodzi oczywiście o poczucie wspólnoty z tymi ludźmi, którzy się będą za godzinę spotykać, tylko po prostu ze współobywatelami, nawet jeżeli oni myślą inaczej. To poczucie wspólnoty można budować poprzez budowanie zaufania i wzmacnianie bezpieczeństwa. Oczywiście bezpieczeństwa rozumianego jako odzyskanie naszej pozycji na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej, wzmacnianie naszego wojska, kupowanie sprzętu, odzyskiwania tego, co najważniejsze, a mianowicie szacunku dla polskiego munduru, to są sprawy absolutnie fundamentalne. Ale drodzy państwo, bezpieczeństwo to coś więcej. Dlatego, że dzisiaj wojna nie zaczyna się od ataku rakietowego. Wojna zaczyna się od kłamstwa. Wojna zaczyna się od dezinformacji. Wojna zaczyna się od naruszania elementarnego zaufania wśród społeczeństwa. Dlatego, jeżeli chcemy odzyskiwać zaufanie i wzmacniać bezpieczeństwo, musimy zacząć od dobrej edukacji. Pani ministra będzie za chwilę o tym mówić. Przecież dzisiaj najważniejszym naszym problemem jest to, że jesteśmy zalewani kłamstwem. Szkoła musi uczyć naszych dzieci, żeby odróżniać kłamstwo od prawdy, żeby móc weryfikować te informacje, którymi jesteśmy przez cały czas bombardowani. Tego dzisiaj wymaga od nas rzeczywistość. Zupełnie nowego podejścia do kwestii kształcenia naszych dzieci. I to jest problem, który słyszy się wszędzie. Często słyszymy tego typu tezy, że jest jakiś podział pomiędzy Polaków, którzy mieszkają w dużych miastach czy na polskiej wsi. Ja słyszę ten problem absolutnie, o tym problemie absolutnie wszędzie, gdziekolwiek jestem. To, że nasze dzieci spędzają za dużo czasu przed komputerem, że czasami powielają tezy, które nie są prawdziwe, to nie jest problem Warszawy, Krakowa czy Poznania. To jest problem całego naszego kraju. Idźmy dalej. Bezpieczeństwo, drodzy państwo, to również tak ważna kwestia, jak kwestia bezpieczeństwa naszej infrastruktury. Infrastruktury krytycznej, tej najważniejszej. Czyli na przykład ujęcia wody. Czy na przykład systemu bezpieczeństwa, który zarządza kamerami w mieście. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jednym z podstaw sukcesu w wojnie Ukrainy z Rosją było to, że w momencie, kiedy Rosjanom udało się wyłączyć wszystkie kamery w Kijowie i myśleli, że ich dywersanci będą w stanie robić absolutnie wszystko, co będą chcieli, to włączono zapasowy system, o czym Rosjanie nie wiedzieli. I dlatego wyłapano dywersantów. Bezpieczeństwo, drodzy państwo, to również odporność na ataki cybernetyczne, bo w ten sposób się sieje brak zaufania, w ten sposób się sieje panikę. Myśmy o tym mówili przez lata. Ja dokładnie pamiętam, jak byłem ministrem cyfryzacji, tłumaczyłem to moim koleżankom i kolegom, że musimy mieć jedną europejską odpowiedź na cyberbezpieczeństwo. I oni wtedy mówili, a nie musimy się dzielić wcale danymi, każdy da sobie radę po swojemu. Pamiętacie państwo, jak walczyliśmy o bezpieczeństwo energetyczne? To jest kolejna rzecz, która dla nas jest fundamentalna i którą to właśnie rządy Platformy Obywatelskiej były w stanie wcielać w życie. Przecież gdybyśmy my nie dbali o to, żeby budować gazoporty, żeby budować magazyny na gaz, nie bylibyśmy kompletnie odporni.
Przecież jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że musimy wyciągać wnioski ze zmian klimatycznych, to mówimy o tym również po to, żeby uniezależniać się od tej energii, która płynie z Rosji. Wyobraźcie sobie, gdyby kompletnie Rosja nie mogła już sprzedawać gazu i ropy, bo byśmy zadbali również, żeby państwa trzecie nie kupowały od nich. Gdyby Iran też nie mógł sprzedawać swojego gazu i ropy, o ile bylibyśmy bezpieczniejsi. I to właśnie również w tym aspekcie tłumaczyliśmy to w Unii Europejskiej od 2005 roku i wtedy wszyscy mówili, ha, macie obsesję antyrosyjską. Ale udało się to zrobić. Udało się to zrobić krok po kroku i dlatego dzisiaj jesteśmy bezpieczni. Dzisiaj bezpieczeństwo... Dzisiaj bezpieczeństwo w końcu to kwestia obrony cywilnej i ochrony ludności. To brzmi znowu jak kolejny slogan, ale przecież tutaj chodzi o odporność na kryzysy. Czego nas nauczyło ostatnie życie i dlaczego jest tak ważne wspieranie demokracji lokalnej? Dlatego, że na końcu, jak wybuchła pandemia albo jak rozpoczął się kryzys migracyjny, rozpoczęła się wojna za naszą wschodnią granicą, to my wszyscy, polskie społeczeństwo było na pierwszej linii. Nie załatwiał za nas tego rząd pisowski. Tylko my wszyscy musieliśmy sobie radzić z rzeczywistością. Nasi lekarze, nasze lekarki, nasze pielęgniarki. Wszyscy ci, którzy pomagali na dworcach, żeby ogarnąć sytuację w momencie, kiedy zaczął się kryzys migracyjny. To jest tworzenie odporności, ale to jest też, drodzy państwo, i to jest najważniejsze, tworzenie odstraszania. Ponieważ każdy, kto próbuje się zamachnąć na nas i na nasze bezpieczeństwo i na naszą wolność, musi wiedzieć, że to nie tylko czołgi, one są niesłychanie istotne, to nie tylko nasza armia, która jest najważniejsza, ale również będziemy bezpieczni, jeżeli chodzi o informację, która będzie wiarygodna, o dostęp do energii, o zabezpieczenie naszej krytycznej infrastruktury. Będziemy bezpieczni, bo wreszcie stworzymy system, gdzie wszyscy będą wiedzieli, gdzie mogą się ewentualnie schronić, gdzie są specjalne magazyny, w których jest sprzęt, który jest gotowy na każdą ewentualność. Bo przecież ten sprzęt przyda się również wtedy, jeżeli będzie powódź, również wtedy, jeżeli będzie deszcz, którego do tej pory nie widzieliśmy. Na tym polega, drodzy państwo, odstraszanie. I na tym polega nowoczesne państwo. My w samorządzie dobrze o tym wiemy. W Warszawie zainicjowałem akcję o bezpieczeństwie właśnie po to, żeby nas na to wszystkich uczulić, żebyśmy wiedzieli, że jak mamy sygnał alarmowy, to żeby sprawdzić, czy on dobrze funkcjonuje. Żebyśmy razem z rządem mogli tworzyć takie rozwiązania, które doprowadzą do sytuacji, w której będziemy się czuli naprawdę bezpiecznie i gdzie będziemy gwarantowali naszą wolność. Ale w tym wszystkim jest rzecz dla mnie absolutnie podstawowa. A mianowicie właśnie wokół tego, właśnie wokół tych działań, które Platforma Obywatelska od wielu, wielu lat wcielała w życie i dzisiaj jest to priorytet rządu, traktowanie bezpieczeństwa w sposób wielowymiarowy, we współpracy właśnie z poziomem lokalnym i ze wszystkimi naszymi obywatelami. Odbudowywuje się podstawowe zaufanie, dlatego że ludzie zaczynają ze sobą współpracować. Odbudowywuje się również poczucie wspólnoty, dlatego że przestajemy mówić o rzeczach abstrakcyjnych, a zaczynamy współdziałać. I wiem to z głębi serca, kiedy rozmawiam z moimi przyjaciółmi, którzy zarządzają małymi miasteczkami, polską wsią, że mamy dokładnie te same problemy. Że chcemy nowoczesnej edukacji, że chcemy odporności na kłamstwo, że chcemy dokładnie wiedzieć, czy mamy bezpieczne ujęcia wody, że chcemy wiedzieć, że nikt nas nie zaatakuje i nie doprowadzi do tego, że na przykład te wszystkie usługi, które świadczymy za pomocą internetu, po prostu nam się zawieszą, że będziemy wiedzieli, gdzie ewentualnie, jeżeli przyjdzie następny kataklizm, gdzie się schronić, gdzie zwrócić się po pomoc. I to jest ta... I to jest ta wielka mądrość, która nam towarzyszyła przez te ostatnie lata, żeby budować odporność na wielu poziomach, żeby wzmacniać demokrację lokalną, ponieważ tam jest mnóstwo odpowiedzi. Dzięki temu my jesteśmy bardziej efektywni, dzięki temu my jesteśmy bardziej pokorni, ale dzięki temu my również możemy unieść się ponad podziały i z ludźmi budować rzeczywistość na zasadzie porozumienia i przede wszystkim budować zaufanie. Bo jedno państwu powiem, czym więcej zaufania, tym mniej miejsca na kłamstwo. Czym mniej miejsca na kłamstwo,
Czym mniej miejsca na kłamstwo, tym bardziej jesteśmy odporni jako demokracja. Jeżeli ktoś pyta, w jaki sposób wzmocnić demokrację dzisiaj w Polsce, właśnie w ten sposób, budując bezpieczną Polskę, budując Polskę, która dba o wolności obywatelskie, budując Polskę, dzięki której poprzez wspólne działanie jesteśmy w stanie odtworzyć to fundamentalne poczucie wspólnoty i zaufania. A jaki jest obowiązek każdego polityka? Dbać o to, żeby być odpornym na każdy kryzys. I żeby każdy, kto próbuje podminować zaufanie albo nasze bezpieczeństwo, wiedział, że po prostu nie da rady. Dlatego, że jesteśmy gotowi, jesteśmy odporni, bo jesteśmy bezpieczni i wolni. Dziękuję wam bardzo.